Kwiatkowski w siodle Nikola Cypler, waga 56 kg. Trener Gorkowski mówi, że koń nabiera doświadczenia i powinien się rozkręcać. Cieszy się, że ma w siodle utalentowaną Amazonkę. Z numerem 5 prezentuje nam się Dzianissima. Gorkowski stawiny koni krasne. Trener Kazimierz Rokowski wsiadł na kij, waga 56 kg. A teraz Simon w biegu roku nie startował w tym roku, dwa razy był szósty, raz w Warszawie i raz w Wrocławiu. Rekord 6 startów w życiu. Numer 3 to dla 3 Spensa. Na prywatnie polskiej konowi, ten numer Szakowoje, Kietle, Mega Szalka, na 55 kg. Rekord Spensa w biegu roku. Adam Wyszyk, wsiąka czynka Krasin, wsiąka Lenka Siatlińska, waga 53 kg. A trener przyznaje, że klacz ma przede mną doświadczoną Amazonkę, która jednak znając treningów, na plus także ulga wagi i trener liczy na miejsce w czołówce. Wypłaty koniowy pierwszy, dwójka 4,12, potem dwójka 2,1,28,90 i dwójka 2,1,5,50. Numer 9 to Nebel. Nie będąca w treningu Andrzeja Laskowskiego, w siodle Daria Banczew. Daria także wygrywała cykl Man Power Series, ale nie zdaje się dwa razy. Trener przyznaje, że wolałby dla klaczy dłuższy dystans. No, nie jest jednak zbyt mocna stawka. Dzień dobry. Uwagą programy klacz winna zająć. Wyprowadza Unatello. Unatello atakuje go Fastnet Teresa oraz Neve. Fastnet Teresa i Neve. Fastnet Teresa, Neve, a środkiem toru Carcosa. Neve, Fastnet Teresa, Carcosa. Fastnet Teresa, Neve, Carcosa. Te trzy konie w walce. 200 metrów do celownika. Fastnet Teresa ma przewagę Carcosa i Neve. I w celowniku Fastnet Teresa na drugim miejscu. Neve na trzeciej pozycji. Carcosa. Fastnet Teresa pod Magdaleną Pieszkowską wygrywa gonitwę trzecią, gonitwę tygodniczną. Woman Power Series. Samodzielnie prowadzi w tym zestawieniu, że Magda zbliża się już do nas. Co do Fastnet Teresy, mówiliśmy, że ta klacz powinna się liczyć, powinna tutaj, no jeżeli nie wygrać, to uczestniczyć w tej końcowej rozwadze, no ale chyba nie spodziewaliśmy się, że ta wygrana przyjdzie tak łatwo. Zobaczymy, czy Magda tego oczekiwała. Magda, gratuluję wygranej. Mówiliśmy właśnie, że Fastnet Teresa wygrała bardzo łatwo. Czy spodziewałaś się, że to przyjdzie praktycznie bez walki? Nie spodziewałam się, że bez walki. Ale wierzyłam bardzo w tej chłopie. Uważam, że jest to świetna klacz. Chciałam dodać, że dziękuję mu za chłopie, który zawsze mnie wspiera w moich sukcesach i w mojej pracy codziennej w stajni. Ja się teraz... Moja kondycja jest po operacji, więc życzę mu wszystkiego zdrowia. Życzymy Timurowi szybkiego powrotu do zdrowia. Magda, powiedz, ponieważ zmieniłaś stanie, wcześniej pracowałaś, jeździłaś dosyć dużo u trenera Adama Wyżyka. Jak teraz to wygląda sytuacja? Staje na u kogo jeździsz, od kogo dostajesz dosiadek? No bo tutaj ocenika prowadza rzeczywiście fantastyczny dosiad na mocno liczony pomysł. Dostałam szansę od trenera Celika Kawaca. Na co dzień jeżdżę w stajni trenera Janikowskiego.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, więc panowie i panie trenerki, trenerzy, dawajcie jak najwięcej zasiadów Magdaleny Kieszkowskiej, bo jak wszyscy widzą, potrafi się wspaniale odwdzięczyć, no i poprowadzić konia bardzo elegancko do wygranej. Gratulujemy. Osiem, 29,1, 31,9, 31,8 sekundy. Mam nadzieję, że już wszystkie nasze dzielne i waleczne Amazonki są na podium. No jeszcze nie wszystkie, ale powolutku, pomalutku ustawiają się. Cóż to za piękne niewiasty. Uśmiechnięte, szczęśliwe. Za moment będziemy dekorować zwycięską klacz. No i nagrody dostaną również wszystkie Amazonki, które brały udział w gonitwie. Już właściciele klacz są. Zabieram w sali dla was. Najpierw Amazonkę. Gratuluję. Wszystkie. Trzecią edycję Bitwy Women Power Series wygrała Fasna Teresa Klacz, widzona w Irlandii, własności Sabiny i Salicha Plawaców. Trenerem jest Salich Plawac. Do zwycięstwa Fasnę Teresę poprowadziła Magdalena Kieszkowska. Oj, troszkę niespokojna Tereska jest, ale czasami tak to jest. Nie wszystkich musi znać, a tych, których nie znam, trzeba się obawiać. Nagrody honorowe wręcza prezes Polskiego Wyścigu Konnych Paweł Gocłowski. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy również wszystkim naszym dzielnym, przepięknym niewiastom. No inaczej, Jarosław Czarski.
Nie mogą zrobić rundę, bo nie jadą nic dalej, to bym poprosił. O. To nie było, że tak powiem, przewidziane. W planie? Halo! To może teraz? Chyba jeszcze dekoracje, ale są już konie, które wystartują w gonitwie siódmej. To bieg dla trzyletnich koni trzeciej grupy. Nagrody dodatkowe dla hodowców i właścicieli koni hodowli krajowej funduje Polski Klub.